Ale świetna. Ojej, cześć. Małe małpki. A małpki? Ale jedna. Gryzą się, zobaczcie. Witam Państwa. Dzisiaj jesteśmy na wycieczce. Rozpoczynamy właśnie i wjechaliśmy w taką drogę, która prowadzi do granicy. Jak widzicie, stoimy. I teraz właśnie dwupasmówka się zamienia w jednopasmówkę i będziemy przejeżdżać. Jak widzicie, kolejka dla ludzi też jest spora, ale nasza chyba jest dłuższa. I przejechaliśmy właśnie przez granicę. Pan sprawdził paszporty, szybciutko na zdjęcia zobaczył. Wszyscy są niepodobni, ale nas przepuścili. Jest napisane no stopping, czyli nie możemy się zatrzymać, bo teraz przejeżdżamy przez pas startowy. Zobaczcie. W prawo i w lewo jest lotnisko i oni tutaj zamykają szlabanami. I samoloty tutaj startują i odlatują. To jest właśnie taki wyjątkowy element tego miejsca. Słuchajcie, Gibraltar to jedyne miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie się jeździ po prawej stronie. Nigdzie indziej tak nie można, tylko tutaj. Normalnie to byśmy jeździli po lewej. Słuchajcie, no i stał się cud. Znaleźliśmy miejsce parkingowe pod samą kolejką i to darmowe. Tutaj, gdzie są białe linie, to są darmowe miejscówki. Cały parking jest ogólnie zapchany. Tutaj obok są już żółte linie i to są parkingi chyba dla mieszkańców czy coś takiego, a tam są niebieskie linie, czyli płatne, a my znaleźliśmy białe linie, czyli białe darmowe parkingi. I teraz będziemy tam jechać. Drugi cud się stał. Szymuś odnalazł nasze klucze, które szukamy już od roku od domu. Zajrzał do tej dziurki. Tam mamy klucze i musimy je teraz wyciągnąć. Dzięki, Szymuś, jesteś fajny. Chyba to on je tam wrzucił. No, teraz się przyznał. I proszę Państwa, wyciągam klucze zaginione rok temu. Pam, pam, parararam. Fanfary. Jak widzicie, trzeba przyjechać na Gibraltar, żeby odnaleźć klucze od domu. Także jak zgubicie, to przyjedźcie tutaj, od razu znajdziecie. Daj Szymuś, żebyś drugi raz nie zgubił. Nie. Proszę. Nie. Daj. Daj Szymuś te klucze, bo zgubisz jeszcze raz. Czekamy właśnie w kolejce do kolejki. Właśnie nasz wózek jest na boku i zaraz będziemy wchodzić jako pierwsi. Jako pierwsi, a nie piersi. Jesteśmy już w środku, wózek też jest. Szymuś jest. Ej, dzieci nie ma. Nie ma dzieci, są z przodu. Gdzie one są? Tu mamy otwartą szybę, więc będziemy sobie mogli popatrzeć. No i ruszyliśmy. Dziewczynki są tam z przodu. Tam akurat nie ma szyby otwartej, więc są bezpieczne. A my tutaj mamy piękne widoki. Nagrywasz, Kasia? Piękne widoki. Ja też. Jesteśmy już na górze. Musieliśmy się szybko ubrać, bo jest bardzo, bardzo zimno. Małpy już widzieliśmy, a teraz jedziemy zobaczyć jeszcze więcej małp. Z tym, że muszę wjechać po tych schodach. I jest małpa, zobaczcie. Właśnie sobie zrobiliśmy zdjęcie. Pan nam zrobił. Do widzenia. Pan nam zrobił zdjęcie z tą małpą. Powiedział, że to jest najlepsza małpa, ponieważ się nie rusza. Wszystkie inne się nie ruszają, gdzieś uciekają, a z tą można zrobić fotko. Jaka fajowa. Nie ma ogona. Patrzcie, lepsza niż BNT. Wskoczyła tam raz, dwa, trzy. Oto główny punkt widokowy i już mamy mapeczki. Tu jest mama z małym i się łuskają. Ktoś im sypnął orzeszki ziemne. Jak, Ania, chciałabyś być tak połuskana? Sobie taką małą kupić małpkę. Weź sobie za darmo. Nie, bo mama. Wiesz. Aha, boisz się, że cię zaatakuje. Mama, czyścić nie ma. Nie podchodź tak blisko, bo się boję, żeby cię nie zaatakowała. Chodź, Nadinka. No, już tak patrzy na nas dziwnie. A teraz pokażę wam najpiękniejszy widok na Europę. Tam jest cała Hiszpania. A za nami jest Afryka, ale budynek zasłania. Więc fajnie tu jest. Zobaczcie, ile mew. Tutaj jest cieśnina gibraltarska i te wszystkie właśnie statki wpływają
tutaj do portu. Tam jest już Ocean Atlantycki, a tutaj jest Morze Śródziemne. O kurczę, małpy przy naszym wózku, musimy iść tam, ratować wózek. A się gościu wystraszył. Mam nadzieję, że żadnej nie ma w środku. Odejdź Nadinka, odjeżdżamy. Szymuś właśnie rzucił w tą małpkę kamienie. Mamy nadzieję, że się nie odwdzięczy. Bo się tak patrzy dziwnie. Szymuś, tak się nie robi, nie? Idziemy teraz fioletowym szlakiem do jakiejś jaskini. Teraz dochodzimy do małp, które wskakują ludziom na grzbiety. Jaka malutka, zobaczcie. No, uciekamy, idziemy. Kasia, uważaj na tą dużą. Ta jaka wielka. Właśnie mówią, żebym zamknął tutaj klapę, żeby mi czegoś nie wyciągły. Przepiękne te małpeczki, aczkolwiek trochę niebezpieczne. Okay, the only thing you have to do is cross your hands like this. And then pass it. Don't worry. Parker, look at me. Parker, look over here. Parker, look at me. Yeah, yeah. Parker, solo pongo en el hombro ahora. Jak widzicie, można małpki brać na ręce. Małpa wskoczyła pani na głowę. Może na nas wskoczyć? No nie wiem, ja bym wolał, żeby na was nie wskakiwały, bo mogą ugryźć. Co tam małpko jesz? Marchewę. Jaka fajna malutka. Niesamowite. Jaka malutka, zobaczcie. Ale zmykają. I weszliśmy na taki taras widokowy. Ładne widoki tutaj są. Ej, 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 proszę, proszę nie. Odejdź. Ania. Gdzie ty tam poszłaś? Ta mordka jest fajna. Kasia idzie do ciebie. Kasia idzie do ciebie, małpa. No, ci... ma tą torebkę tych orzechów. Aha, żeby ci z torebki czegoś nie wyciągnęła. Dzieci chcą karmić te małpki, ale powiem wam, że tutaj jest kara za karmienie 4000 funtów, więc jak ktoś was przyłapie, to bulicie. Jaka wielka idzie. No, świetne są te malutkie. A przed chwilą jedna małpka ukradła pewnemu chłopcu z plecaka orzeszki. Tak? Ale świetne. Ojej, cześć. Małe małpki. Gryzą się, zobaczcie. Ta jeszcze jakaś taka wredna. O kurde, ja tam idę. Nie no, trzeba poczekać, bo wiecie, te małpy są naprawdę agresywne. Przed chwilą Nadi pociągnęły za włosy. Stała sobie, podbiegła małpa, zdjęła jej czapkę i zaczęła ją po włosach ciągnąć. Dlatego Nadia siedzi teraz w wózku i przed chwilą płakała. No nie ruszą się, Ania, nie? O, auto jedzie, to może je rozjedzie. Znaczy przesunie. Jedzie małpa na lusterku. Juhu, małpa! Pasażer na kawę. Dobra, zrobiło się miejsce. Małpa, uważaj na nas, bo my jesteśmy groźni. I mamy znaki. Do góry trzeba iść, to jakieś działo będzie. Na dół to jaskinia. A w tamtą stronę, gdzie byliśmy, to jakaś kładka czy coś. Dobra, zawracamy, bo zapomnieliśmy zwiedzić Skywalka. No niestety, wracamy z powrotem. Mamy jakieś złe bilety, które... Znaczy nie mamy do rezerwatu przygody. Aha. Pan powiedział, że 5 funtów trzeba zapłacić gdzieś tam w kasie. No ale dobra, darujemy sobie ten Skywalk. Taki to jest ciężar rodziców. No, mamy z Kasią mega górę, ale wchodzimy. I jesteśmy w muzeum, doszliśmy, ja ale się spociłem na maksa. Tu jest chyba taka maszyna szyfrująca czy coś. Ale jesteśmy w bazie wojskowej Wielkiej Brytanii. Tu są dwa działa. No i zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, jesteśmy tak naprawdę w tajnej bazie wojskowej. Tak tutaj pracowali podczas wojny. Widzicie? O czym my nie wiemy, tak kiedyś było. Wow, idziemy takim tunelem. To są
No dobrze, że wózek zostawiliśmy, bo się tutaj by nie przeszło. Tak, to jest taka jaskinia, Ania. Ale zrobiona przez człowieka. To jest taki tunel. Kapie z sufitu. Patrzcie, ile kabli idzie. I dochodzimy do kolejnych pomieszczeń. Co robisz, przyjacielu? Kaboom. Makaron. A nie, to bomba, sorry. A tu co mamy? Magazyn na bomby. Chyba, nie? Czy co to są? Jakieś korki? Strasznie. Niesamowite, że tak kiedyś było. I teraz wychodzimy już na sam szczyt góry i powinno tu być działo. Wow, patrzcie, jakie działo. Tu się wchodzi. Znaczy, nie wiem, czy można, ale chyba można. I tu się ładowało bombę. Kurczę, niesamowite. A tu jest celownik chyba. Wow, ale armata. Chodź na dzisiaj. Jeszcze Ania wchodzi. No tam można wpaść. O kurczę. No zobaczcie sobie, ile tutaj jest różnych pokręteł, dźwigni. Widzisz armatę? Tak. Fajna, nie? I tam się strzelało do ludzi. No, do statków, które były na morzu. A można na nią wejść? Zobaczcie. Tak wygląda działo. Tutaj są takie dwa. Tam jest drugie, ale już chyba tam nie pójdziemy, bo dziewczynki są trochę zmęczone. Oto cieśnina gibraltarska. To tam. Chodźcie, zobaczymy, co jest pod armatą. Tam jest pan. Wow, tu jest pan, który ładuje bomby. Ale taki sztuczny. No taki sztuczny. Zobaczcie, jak to wyglądało. Na wózeczku gdzieś tutaj ładował bomby, chyba tutaj. W to miejsce, zobaczcie. A tutaj dla ciekawskich są dane tego działa. Idziemy jeszcze niżej. Co tu jest? Ło, dzieci tu są. Uciekamy przed małpami. Kto tam jest? Kasia. Zapobiegliśmy II wojnie światowej. I doszliśmy do jaskini Świętego Michała. Powiem wam, jesteśmy 600 metrów niżej. Tutaj tego nie widać na filmie, ale my naprawdę musimy gibać po takich stromych uliczkach. Czekam na Kasię i wchodzimy. No i niestety musieliśmy kupić jeszcze dwa bilety po 15 euro, czyli 30. Wtedy daliśmy 50 euro, więc za całość zapłaciliśmy 80 euro. Bez tych niebieskich biletów do Parku Narodowego nie możemy właśnie zwiedzić tej jaskini, tych tuneli, skywalka i tak naprawdę tego działa. Tylko pan, jak zobaczył, że my tam weszliśmy z tym wózkiem, się wczłapaliśmy, to nas za darmo wpuścił. Więc cieszymy się, ale i tak musieliśmy kupić te bilety dodatkowe. Właśnie jemy ukradkiem. Ania, pokaż, co tam jesz. Banana jemy, bo w tej jaskini nie wolno jeść. A przed jaskinią, jak tylko otworzyliśmy banany, ciastka i chrupki, to się małpy zleciały i nas atakowały. I robiły takie... Nie? To było straszne. Bardzo się baliśmy, więc teraz jemy po cichu, bo dzieci są bardzo głodne. No, muszę powiedzieć, że jaskinia jest imponująca. Zobaczcie sami. To mi wygląda na jakieś trybuny, a tam jest scena i prawdopodobnie tu się odbywają jakieś spektakle. Zobaczcie, jak tutaj leci ciurkiem woda. Można wziąć prysznic. No jest przepięknie, naprawdę. Jeszcze w takiej jaskini nie byłem. Uzbrojonej w jakąś scenę, schody. Jestem drugi raz w życiu na Gibraltarze, ale nie sądziłem, że to są takie piękne rzeczy. Zobaczcie. I tak tego klimatu nie ma na GoPro, ale po prostu musicie mi uwierzyć, że warto tutaj przyjechać. Przepięknie. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Dziewczynki tam stalagmity to nie, one wolą krzesła. Zobaczcie, tutaj przecięli takiego stalagmita. Tak to wygląda w środku. O nie. Co my teraz zrobimy?
stalagmita jakiegoś. No tak myślę, że zwiedzenie tej jaskini tak zajmuje z 20 minut, nie więcej. Nawet taksówkarze tutaj każą ludziom wrócić za 20 minut i odjeżdżają. Słuchajcie, my już byliśmy na zewnątrz, tam u góry, przy wózku, ale się okazało, że tu jest jeszcze dalsza część jaskini, więc idziemy. Także jak będziecie tutaj, to pamiętajcie, że tutaj jest jeszcze taki wielki korytarz. Patrzcie, wielki potwór! Nadia robi. Zobaczcie tam w górze, tam jest jakiś most. Idziemy na niego. O, cię kręcę, zobaczcie, jakie piękne. Tak, mamusia jest z Szymusiem, a my idziemy sami. Kasia jest troszeczkę spóźniona, bo karmiła Szymusia. Chodźcie, jesteśmy na tym moście. Właśnie przeszliśmy przez takie jezioro. Trzeba uważać, żeby butów nie zmoczyć. No ten most wygląda tak. Fajny. A nie, bolą nogi już. Już idziemy, Ania. I tu się idzie i zaraz zobaczymy, gdzie to dochodzi. A, tutaj jest takie wyjście, ale my tutaj chyba nie idziemy. Idziemy z powrotem po nasz wózek, nie? Już Nadia nie wejdziesz. No, wyjdziemy tędy, dobra. Ania idzie. No i ja. Haha. Idziemy po wózek. No i jesteśmy. Ciekawe, czy nas wózek stoi? Stoi! Ponieważ mamy nowe bilety, wchodzimy na Skywalka. Zobaczcie, jak tutaj jest. Hu, hu, hu. Nie boisz się, Nadia? Ale fajnie. Tutaj zagrodzone. Ciekawe, dlaczego. No. Szyba jest taka gruba, także nie powinna się zarwać. Z czymś chcesz pochodzić? Proszę bardzo. Tam czymś nie, bo tam coś jest pęknięte, tak? Patrzcie, tu jest pęknięte. Także uważajcie, może się załamać. No, niby wszystko pod kontrolą, ale ktoś sprawił, że się zbiło. Tutaj jest taka rysa dookoła. I weszliśmy poziom wyżej. Tak, tu jest. Kasia! Zrobię ci zdjęcie. I widok na port. Jak widzicie, pogoda się popsuła, ale jeszcze nie pada. Nadia, ta... Ania, ta małpa cię dotknęła? No. Gdzie? No tam w kolana i nawet mnie udrapła i aha. No. Poczekajcie. Ja jeszcze wejdę tutaj. Tu jest troszeczkę inny, z takimi kółeczkami. I się oswajasz pomału. I jesteś już na... przepaści. Fajnie patrzeć na mewy z góry. Jesteśmy. Stoimy w kolejce. Ale zimno się zrobiło. Tylko jak słońce zajdzie, nie? To jest zimno. Zimno, no. Teraz pokażę wam, ile ta małpa wyrwała Nadii włosów. Jejku, ja chcę jej założyć czapkę. Ja no. Patrzę, ile tu włosów w tej czapce. Małpa ci tyle włosów wyrwała. Wszystko ci bolało. No. Ja, cały ja kłębek. Było takie bolesne. Złe małpy, nie? Tyle. Jedziemy za nią. Zdążyliśmy. O 17.45 ostatni kurs. Skręć w lewo, a to z rondo?